Kaniu, gratuluję wygranej w kategorii wschodząca gwiazda show biznesu. Jak ty się z tym czujesz? Dziękuję pięknie przede wszystkim. Ja się tego nie do końca spodziewałam i nadal nie do końca dochodzi do mnie, że odebrałam właśnie taką nagrodę i stanęłam koło takich ikon jak Małgorzata Rozenek, jak Magda Gessler czy Joanna Krupa. Dla mnie to jest to największe w ogóle wyróżnienie, że miałam okazję stanąć razem z nimi na scenie. Ale to świadczy o tym, że masz bardzo oddane grono wielbicieli, odbiorców, którzy na ciebie po prostu jak taka armia głosują. Za które jestem bardzo wdzięczna oczywiście. Powiedz mi, czy ta nagroda sprawi, że będziesz jeszcze tak bardziej zmotywowana do tego, żeby działać i pokazywać się swoim internautom z różnych innych stron? Kurczę, myślę, że jak najbardziej. Ja ciągle jestem taka, że dążę jeszcze wyżej i takie wyróżnienia jak najbardziej mnie nakręcają. Tutaj, Haniu, chciałbym poruszyć ten wątek właśnie twojej kariery, popularności. Czy ty zawsze jako też mała dziewczynka marzyłaś o tym, żeby być właśnie taka sławna jak Magda Gessler, Joanna Krupa? Szczerze mówiąc, gdzieś tam mówiłam, że będę Haną Montaną, najbardziej to bym chciała robić wszystko i być sławna, ale wiedziałam, że to jest taki plan B. I gdzieś tam, wydaje mi się, zrzuciłam to jako plan B, ale zawsze wiedziałam, że ja bym chciała, żeby to był jednak plan A, ale jednak na pierwszy plan poszły studia, poszło wykształcenie, a gdy się okazało, że jednak ten plan B może zastąpić plan A, no to ja się jak najbardziej ucieszyłam i po prostu postanowiłam z tego skorzystać. A powiedz mi, dlaczego właśnie nie kontynuowałaś, jeśli chodzi o studia i karierę po studiach, tej swojej ścieżki? Czy uznałeś, że ten twój, powiedzmy, wyuczony zawód to jednak nie to? Myślę, że głównie było to spowodowane przez brak czasu i opłacalności. Okej, ale to nie jest też powiedziane, że do końca życia nie wrócisz do tego zawodu? Może jeszcze zostanę kierowniczką budowy i będę palcować wszystkim. Ale taka najsłynniejsza kierowniczka budowli. O, może moje budowle będą po prostu sławne. Tak. Czy... Haniu, jak ci się współpracowało z Frizem? Mi się bardzo dobrze z Frizem współpracuje, w formie teraźniejszej nawet. Nie wiem, co tu więcej powiedzieć. Karol jest przede wszystkim bardzo profesjonalny i od niego wręcz bije doświadczenie, którym on się lubi z nami dzielić. Ja za to też mu jestem bardzo wdzięczna. A czy miałaś czasami takie poczucie, że Friz was traktuje jak takie przysłowiowe dzieci? Nie, nigdy nie poczułam się traktowana jak dziecko. Na tym, myślę, mogę postawić kropkę. Okej, okay. A powiedz mi, jeśli chodzi o tą twoją taką działalność internetową, to czy jakie są plusy i jakie są cienie tego właśnie, tej działalności? Kurczę, plusy zależy, bo na przykład dla mnie plusem jest właśnie ta rozpoznawalność, udzielanie wywiadów, mieć w ogóle to, że mogę być na takich wydarzeniach, jakie na przykład mamy dzisiaj, czy odbieranie jakichś nagród, a dla niektórych to może być właśnie ta stresująca i ta niefajna część tego zawodu, ale ja naprawdę kocham być przed kamerą i czuję, że to jest mój świat, a ta ciemna strona, a no i do jasnej strony jeszcze oczywiście należą widzowie i to jest za to jestem najbardziej wdzięczna, jednak jak podchodzi do ciebie czy to 8-letnia dziewczynka, czy 25-letni chłopak, czy nawet ostatnio moja mama powiedziała mi, że kobieta w jej wieku powiedziała, że mnie obserwuje, że obserwuje jej córkę, to jest w ogóle niesamowite. Jestem naprawdę zaskoczona skalą tego, no i to jest, myślę, największy plus tej kariery, tej ścieżki kariery. A minusy? No to może jest to pewnego względu fakt, że obserwowany jest każdy krok, że na przykład jednak w miejscach publicznych często, czy to na przykład w klubie na imprezie, czuję, że jestem obserwowana i niektóre, może nawet nagrania, mogły zostać wycięte z kontekstu i nieodpowiednio zinterpretowane. Oczywiście nie miałam takiej sytuacji, ja zawsze dmucham na zimne, ale myślę, że to jest gdzieś tam może minus. Okej, okay. A co byś powiedziała na temat hejtu wszechobecnego w internecie? Czy też już doświadczyłaś właśnie skutków tego hejtu? Jak sobie z nim radzisz? Myślę, że hejt jest influencerom w pewnym sensie potrzebny. Chodzi mi tutaj oczywiście o konstruktywną krytykę, która też czasami jest określana mianem hejtu zupełnie niepotrzebnie. Ale też taki bezpodstawny hejt uczy dużego dystansu.
A jak sobie z nim poradzić? Nie myśleć, nie czytać? Przetrwać. Przetrwać, bo co nas nie zabije, to nas wzmocni i dopiero przeżycie tego hejtu. To ostatnio Kasper Błoński mi właśnie powiedział, że póki tego nie przeżyjesz, to nie będziesz wiedziała, jak sobie z tym radzić. A często zdarza ci się wchodzić w jakieś takie konwersacje z odbiorcami, którzy mają inne zdanie niż ty? Oj nie, wiesz co, byłoby ich zdecydowanie za dużo. Okej, okay. A powiedz mi, bo ten świat show biznesu też ma takie ciemne strony, jak na przykład używki. Czy z tym się już, że tak powiem, zetknęłaś i powiedziałaś, o nie, to nie mój świat? Ja się trzymam raczej z dala. Też mam takie towarzystwo, którego też nie interesuje ten świat. Bardzo dobrze słyszeć to właśnie, że taka młoda osoba jednak jak najdalej od tych rzeczy. Kaniu, ja też poruszę z tobą taki bardzo przykry temat, znaczy przykry. Ostatnio w mediach opublikowano badania, że dużo młodych osób chodzących do szkoły ma duże problemy z psychiką, czyli mają i depresję, i myśli samobójcze. Czy ty kiedykolwiek właśnie jako właśnie taka młoda osoba miałaś takie stany wypalenia na przykład, albo depresyjne i tak dalej? Wiesz co, ja nie, ale mam bardzo dużo znajomych, którzy się z takimi stanami zmierzyli i walczyli po prostu o lepsze jutro. I to jest strasznie ciężkie, że jednak mamy takie czasy, gdzie też jednak mimo rozwoju psychiatrii nadal jest to gdzieś tam zapomniana dziedzina, bym powiedziała. Chociaż i tak fajnie, że się bardzo rozrasta w Polsce. Mam nadzieję, aby do przodu. Ale też życzę wszystkim śmiałości w wyrażaniu uczuć i chęci leczenia, bo to nie jest nic złego i nic, czego się należy wstydzić. Jesteś bardzo pozytywną osobą. Powiedz mi, jaką byś miała taką radę, żeby właśnie zachować ten optymizm, taką dobrą energię po prostu w życiu? Trzeba ją przyciągać. A jak? Właśnie, wiesz co, ostatnio psycholog mi powiedziała, że jak wcielisz w jakąś wizję emocję pozytywną, to się stanie. I ja po prostu tym żyję, że jak ja sobie myślę, kurczę, ale jutro będzie super gala, ja czuję to, że ja się tym cieszę w środku, w sercu, to tak jest. Ja się teraz po prostu jestem tu, stoję i się cieszę. To ja się cieszę razem z tobą, życzę ci jak najlepiej i mam nadzieję, że będziesz dalej błyszczeć i już nie będziesz tylko wschodzącą gwiazdą, ale też tą, wiesz, najjaśniejszą na tym firmamencie polskich gwiazd. Dziękuję pięknie za takie cudowne życzenia, również mam taką nadzieję.